Siemanko, ja jestem Simba, witam w kolejnym filmie. Już jestem trochę mokry, bo trochę jeździłem i postanowiłem, że zrobię wam vloga z jeżdżenia na ziemi, bo ostatnio, więc najpierw przeniesiemy się do sprzed kilku dni, jak robiłem nowe rzeczy, a potem to co dzisiaj. Dzisiaj też ponagrywam jakieś, co umiem też, żeby był jakiś taki edicik we vlogu, wiadomo. Żeby po prostu można było oglądać skakanie, a nie tylko pojedyncze nowe rzeczy i najpierw jak mi się nie udaje. No i dzisiaj też robię nowe rzeczy akurat, więc to się wszystko połączy. I teraz już, dobra, przenosimy się na przed kilka dni wcześniej. Dobra, to wracamy do korzeni, ponieważ jest jeszcze ze dwa dni, są ciepłe, będzie ciepło i chciałem wyjść jeździć, więc wsadziłem Madgira Aerobars z VX7 Extreme, żeby sobie właśnie pojeździć. Więc za chwilę będę nagrywać, jak mi coś będzie wychodzić. Na razie jedyne, co mi się udało zrobić, to rozwalić kółko z Madgira z poprzedniej hulajnogi, w sensie z VX7 Extreme, i od kilku brake flipków, trochę jeżdżenia i double tail whip flat i pęka. Więc teraz zmienię kółko na kolejne i wracam do jeżdżenia. Jest New Learn, czyli rotor whip na flacie. Nigdy go nie zrobiłem. Na flyboxach też robiłem tak jakoś sketchy wszystko. A teraz zrobiłem z 5 razy. Czwarty był czy pierwszy taki czyściejszy, żeby nie odskakiwać. A piąty już idealny. Przynajmniej tak to czułem. A oglądałem tylko chyba pierwszego i piątego. Więc, no bo nie chce mi się przewijać. Tu się powoli przewija na kanonie. Trzeba tak przytrzymywać i czekać, aż się coraz szybciej zacznie przewijać. To strasznie długo trwa. Teraz zabiorę się za coś kolejnego. No i fajnie, że zrobiłem. Przepiękny whip bar, jak Henrik Palm, ten bar taki spóźniony na ziemi, więc będę próbował dalej wcisnąć go trochę wcześniej. Zlądowane. Dobra, nie było najładniej, ale ważne, że zdążyłem wcisnąć bara w miarę w locie jeszcze, więc zaliczone, ale spróbuję wylądować ładniej. Więc jedziemy. Dobra, to po tej drugiej wylądowanej próbie, którą nawet ładnie, no dobra, musiałem tak odskoczyć przed nim kółkiem i słabo złapałem kierownicę, ale była dość okej. Ale próbowałem potem jeszcze ponad 20 minut i nic, już mi nie dało się wyjść po prostu. Nie mam siły do tego. Już mnie tak ręce bolą, że tyle. Wystarczył te dwie próby i nie wiem, pewnie jeszcze pojeżdżę chwilę, ale to później, a teraz idę do domu, więc... The back and forth,
has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Lepiej nie robię. Dzisiaj jest kolejny dzień, a właściwie już jego koniec, ale przez kilka godzin robiłem full whipa. Próbowałem i minimalnie lądowałem tak, że dotykałem ledwo palcami deku i miałem tam palce, ale jakoś to było takie sketchy, że robiłem dalej. I miałem takie momenty, że zaczynało mi wychodzić i znowu nie. I znowu wychodzić i tak mnie to wkurzało. Cały ten trik, dlatego nie zamierzam go lądować lepiej niż to, co teraz, tą ostatnią próbę. I o, to jest pierwszy trik, chyba pierwszy trik w ogóle, którego nauczyłem się najpierw na flacie. Tak porządnie. Bo bar spina nie liczę, bo bar spina na flacie robiłem rzucając go kompletnie i łapiąc, jak już był na ziemi. Więc to nauczyłem się dopiero na flyaucie porządnie, więc nie. Więc full whip jest pierwszym czymś, którego jeszcze nie zrobiłem nigdzie indziej niż na flacie. Więc no na pewno się cieszę, bo mam tak poobijane ręce już. Tyle mnie to kosztowało energii i czasu w sumie też. I tak mnie to wkurzało, ale w końcu jest zaliczone, więc tyle na dzisiaj. Widzimy się za chwilę, bo to chyba nie będzie jeszcze koniec filmu. What's all this for? It's got me turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. No i tak to powinno wyglądać. W końcu, nawet ładnie, trzeci raz się udało. Nie robiłem tego nawet długo, bo to w sumie nowe, a może pół godziny może robiłem? No myślę, że coś takiego. Więc fajnie. I nie wiem jak normalnie ludzie robią, tak choćby pierwsze, ale przynajmniej mi nie idzie zupełnie z hopa robienie dwóch chili. Tylko z bany hopa muszę tak się wybić, bo wtedy fajnie mi wyskakuje dek, w sensie mogę go ładnie wypchnąć. Bo ogólnie słabo mi wychodzi wypychanie chili i kikresy podstawowe i takie rzeczy robię głównie rękami. Niestety, ale bywa. No.
jeszcze mokrzejszy niż przed chwilą. No nie obejdzie się bez zwykłego backflipa na ziemi. Przynajmniej backflipa. Nie robiłem go już dawno. Od półtorej tygodnia chyba. Więc zobaczymy, jak wyjdzie. Przynajmniej jak wyjdzie pierwsza próba, bo myślę, że w końcu go wyląduje. To raczej powinno być normalne. Pierwsza próba. Teraz zabiorę się za kolejną nowość, czyli bar rewind na ziemi. A. Myślę, że najpierw zwykły do oppo, bo to jest na flacie, nie trzeba lądować ładnie, więc może być łatwiej ze zwykłym barem na początku. No a potem z oppo bara, no bo będę próbować obydwa. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Tego oppo bara będzie mi ciężko zrobić jakoś szybciej i ładniej i złapać go wcześniej, o, jakby zanim wyląduje. Dlatego to jest zaliczone. Więc kolejny newlen, drugi dzisiaj, w filmie piąty? Piąty. O nie, chyba mam budzik do rozciągania się. Dobra, no i teraz się zabieram za oppo bar rewind. Dobra, teraz było przepięknie, więc to tyle z bar rewindów. Może coś spróbuję jeszcze robić teraz. Będzie coś nowego i zobaczymy, jak mi będzie wychodzić, to dalej będę nagrywać. Dobra, trzeba być kreatywnym, jak nie można wychodzić na skatepark, więc mam challenge dla wszystkich w sumie, lepszych i gorszych mogą próbować i chcę potem zobaczyć filmiki. Możecie mi wysyłać na Instagrama w wiadomościach, no, żeby robić tail whipa z lewej nogi na prawą i tail whipa z prawej na lewą i heel whipa z prawej na lewą i heel whipa z lewej na prawą. Dobrze powiedziałem? No wszystkie te takie ustawienia, tak jak robią na przykład ludzie wszystkie te dwa rotory i dwa fule, że wszystko się miesza i są cztery kombinacje. To tak samo to. Więc zapraszam do próbowania. Nawet będzie nagroda. Jak ktoś mi wyśle zrobione, w sensie no nie muszą być w jednej linii, tak jak ja, bo to mi wychodziło za którymiś razami. Musiałem to ogarnąć. To wrzucę go na story, więc tym bardziej możecie próbować. Wydaje mi się, że byłem blisko, ale chyba już nie mam siły na to, żeby
Przynajmniej tak po ostatnich próbach widać. Po tym co czuję, to chyba przejdę na te dwa bary zaraz. Dobra, to był taki po połowie double throw bar spin, a po połowie zwykły podwójny bar spin. Bo jakoś nie chce mi się łapać, to jest ciężkie. A throw też jest, zawsze się jestem przyzwyczajony, że tą drugą ręką tam blokuję. Próbowałem na rampie, więc wyszedł taki. Spróbowałem go i wyszło. Spróbuję jeszcze dwa inne, czyli throw i zwykły podwójny. Ale to spoko, że jest i tak coś takiego. To jest kolejny new run, zaznaczam. Czyli ile mam? 6? Nie, nawet więcej. 2 rewind bary, więc 7. Dobry wynik. To jest 8 new run. Co prawda złapałem kierownicę tak jedną ręką tu, drugą z drugiej strony tak samo, ale to jest zaliczone. Już nie mogę nagrywać aparatem, lustrzanką, bo mi się karta skończyła, więc nagrywam telefonem teraz. Więc jest w kolejności rotor, whip bar, full, potem teraz już było to, ta double hill, bar rewind, oppo bar rewind, no 7 i 8, no. Czyli double bar, ten taki z przechwyceniem jakby, znaczy nie z przechwyceniem, ale prowadzony i throw double bar, czyli 8 na ten filmik na razie i chyba będzie tyle, chyba będę kończyć w tym miejscu, więc to by było na tyle, mam nadzieję, że się podobało flatowe i dalej hashtag stay home, zostańcie w domu i nie wychodźcie. Żeby móc jak najwcześniej jeździć na skateparkach ponownie i żeby zadbać o zdrowie innych, swoje w sumie też. Więc tyle. Dzięki za oglądanie i narka.